Hej, siema. Z tej strony Jack. Witam was w kolejnym odcinku. A ostatnio odbył się jakieś 2,5 miesiąca temu. O Boże, jak ja nie mam czasu teraz tego robić. I to mnie boli, naprawdę, to mnie boli. Bo lubię czytać komentarze, chociaż ich też nie jest za wiele. Ale jako, że mam na ten moment 28, może niecałe 30 subów, no to nie powinienem się aż tak bardzo dziwić. No cóż. Co by tu powiedzieć o tym filmie? No, jak sami po tytule widzicie, pewnie większość z was się nim zainteresuje. Albo jakaś część. Jednak sobie po co opowiadać wam o tym filmie, skoro mogę od razu przejść do konkretnej części, czyli do absurdalnych teorii w Harry Potterze. Tak jest, moi drodzy. Można powiedzieć, że to jest kolejna część absurdów w Harry Potterze, lecz nie do końca, ponieważ będzie to coś w stylu mojej analizy teorii fanowskich, które znalazłem w internecie. Także bez zbędnego przedłużania lecimy z pierwszą. A pierwsza teoria jest taka, że Ron i Dumbledore to ta sama osoba. Boże, jak to głupio brzmi. Nie wiem, kto był pionierem tej teorii, ale ewidentnie nie do końca wiedział, co pisze. Główne założenia tej teorii są takie, że Dumbledore w którymś momencie przeużył zmieniacza czasu i cofnął się w czasie, aby być Ronem. Rozumiecie ten absurd? Jako główną, powiedzmy, szalę, czy nie szalę, jako główny trzon tej teorii, jej autor opiera na zdaniu, które Dumbledore wypowiada w Kamieniu Filozoficznym. Odnośnie tego, że na na fasolki o smaku wymiocin trafił w młodości, lecz wiadomo, wtedy miał 70 parę lat. Nie wiem, kto jest autorem tej teorii, pierwszym autorem, ale mam takie info dla niego. Zakładam, że dla ponad 100-letniej osoby młodość nie od razu kojarzy się z wiekiem młodzieńczym, typu 10-20 lat w tym przedziale. Jakbym ja miał 100 lat, to dla mnie w mojej młodości też by było 70 coś. Na przykład. Autor również mówi, że Dumbledore wie podejrzanie dużo rzeczy, jakby miał pewność, że ostatecznie wszystko dobrze się skończy. W kamieniu wie, co i dlaczego Ron widział w zwierciadle oraz kiedy się pojawić, aby ocalić Harry'ego przed profesorem Quirrellem. Także, że zaskakująco spokojnie reaguje na ucieczkę Petera Pettigrew lub na przepowiednie Trelawney dotyczący powrotu Voldemorta. Ale jakby co ma jedno z drugim wspólnego? Bo reakcje Dumbledora na coś takiego, to, że są spokojne, wcale nie znaczą tego, że Dumbledore i Ron to jedna osoba. Wręcz w ogóle ta teoria jest bardziej absurdalna pod tym względem, że Dumbledore to jest człowiek z historią. On nie wyskakuje jak królik z kapelusza. O, siema, jestem Dumbledore, co tam u was? Jestem zawcą magii, umiem dużo rzeczy, ja umiem w magię level hardcore, nie? No nie, to jest człowiek z historią i my tą historię poznajemy najdokładniej w insygniach śmierci. W jakimś tam stopniu oczywiście.
według mnie, biorąc pod uwagę to, jak, co Dumbledore przeżył, na jakie rzeczy w ciągu swoich pierwszych 70 lat życia musiał reagować, czy nawet na to, co się działo podczas pierwszej wojny czarodziejów. No, jak dla mnie informacje, które potem przyswaja od Harry'ego, nie są niczym aż tak potrzebnym, No, nie wpływają na niego tak, jakbym miał, nie wiem, 20 lat i już miał takie to trzeba reagować szybko, to... No nie, przecież to jest człowiek, który wiele już takich akcji przeżył. Jako nauczyciel, jako bojownik, powiedzmy, ruchu oporu, czytaj Zakonu Feniksa podczas pierwszej wojny czarodziejów. No... To jest tak, jak nagle mówicie, przychodzicie jakiegoś weterana wojennego i mówicie mu, że idzie do was, do domu, oddział, nie wiem, złożony z 20 żołnierzy i czy ten mógłby jakoś wam pomóc. No to jakby się dziecko zareaguje, przestraszy się, że co, że wojna? Nie no, przecież to jest żołnierz, to jest to samo. Żołnierz nie zareaguje po przeżyciu wojny na informację o tym, że przechadza się jakiś żołnierz, oddział żołnierzy, bądź pluton, chociaż pluton jest dość dużą jednostką, ze strachem. No, no nie, po prostu, no idą żołnierze, dobra, no ale jeszcze nie wiadomo, czy nie jest wojna, nie? No, hello. To jest ta sama sytuacja. Jeszcze bardziej... To jest pierwszy trzon, nie? Ten tekst z kamienia. Jednak drugim członem, który jest też opierany nad tym, tak zwanym może być filarem w sumie, nie członem, jest to, że w zakonie unika on wzroku Harry'ego, bo nie chce zdradzić, że w umyśle chłopaka czai się czarny pan. tak. Ponieważ w ogóle Dumbledore, znając przepowiednie odnośnie losu Harry'ego i Voldemorta, w ogóle nie ogarnął tego, oczywiście po Komnacie Tajemnic, gdzie już odkrył, że istnieją Horcruxy, w którymś momencie nie ogarnął, że w ciele Harry'ego żyje Horcrux Voldemorta. I dlatego ten ma wgląd do świadomości Czarnego Pana i odwrotnie. Na pewno Dumbledore tego nie odkrył. Prawda? W ogóle to nie jest powód, dla którego unikał Harry'ego. Nie, no w ogóle, absolutnie nie. Dobra, ale skończmy już z tym i przejdźmy do teorii numer 2. Neville wybrańcem. I to tak naprawdę mogę od razu pominąć, ponieważ Neville wybrańcem zostać mógł. I dowiadujemy się o tym również w Zakonie Feniksa. Dokładnie z przepowiedni. Neville urodził się także w lipcu. Tak jak Harry. Ale problemem, w cudzysłowie problemem, no właściwie sobie to nie problemem, znaczy nie wróć, problemem, ale nie w historii, tylko w tej teorii, jest to, co w zakonie jest mówione w przepowiedni. Mianowicie, Czarny Pan naznaczy go jako równemu sobie. A więc, gdyby Neville został, powiedzmy, zaatakowany przez Voldemorta, to prawdopodobnie seria nie nazywałaby się Harry Potter, tylko Neville Longbottom i kamień komnata, bla bla bla. Kto wie, może gdyby to Neville został wybrańcem, to Harry nie byłby sierotą, ale przechodziłby dokładnie to samo, co Neville ze swoimi rodzicami, bo może to jego rodziców spotkałby los rodziców Neville'a, czyli utrata zmysłów. Kto wie, nie wiadomo, ale cała ta teoria, że Neville jest wybrańcem, tak naprawdę, no, idzie do kosza.
ponieważ wybrańcem jest Harry, a Neville tylko mógł nim zostać. Teoria numer 3. Ginny otruła Harry'ego eliksirem miłości. To samo co z teorią poprzednią. Na Twitterze J.K. Rowling czytaliśmy, można było przeczytać, że na początku planowała ona wątek miłosny pomiędzy Harrym i Hermioną. Finalnie jednak Hermiona spiknęła się z Ronem, a Ginny weszła na pierwszy plan wątku miłosnego oczywiście, w Księciu Półkrwi. A zresztą, każdy był kiedyś młody, każdy się zakochał. To nie jest nic dziwnego. Co prawda Ginny w filmie, w książce, jeśli dobrze kojarzę, chyba też ogarniała eliksir miłości, ale ona finalnie go nie kupiła. A nawet gdyby, to szczerze mówiąc wątpię, że nikt by tego wokół niej nie zauważył. Ponieważ fakt, amortencja, czyli właśnie ów eliksir miłosny, powoduje bardzo silne, miłosne zauroczenie. Widać to właśnie na przykładzie Toma Riddla Seniora i Meropy Gaunt, czyli matki Voldemorta, która w pewnym momencie przestała podawać amortencję, ponieważ, myślę, że dobrym określeniem będzie powiedzenie, że ubzdurała sobie, że on już naprawdę ją kocha. Kiedy jednak kiedy eliksir przestał działać, ten od razu ją porzucił wraz z jej nienarodzonym jeszcze synem i wrócił do swojej poprzedniej małżonki, czy też partnerki. I szczerze mówiąc, jestem ciekaw, jak oni to wytłumaczył. Ale to... A to już zostawmy na... może i kiedy indziej, może kiedyś Rowling opublikuje na Twitterze wpis, w którym będzie taka, powiedzmy, mini scenka, jak to się Tomcio Riddle Senior musiał tłumaczyć, co to tam, dlaczego zostawił swoją partnerkę i poleciał za Meropą. Takie, myślę, marzenie ściętej głowy, ale zobaczymy. No, a wracając do amortencji i Ginny. Gdyby Ginny podawała Harremu eliksir miłosny, ten nie tylko w jej towarzystwie, obok niej zachowałby się dość dziwnie, jak na zakochanego, ale i poza nią. W końcu każdy, kto oglądał film bądź w ogóle czytał książkę, wie, jak po zjedzeniu czekoladek, które dostał Harry od Romildy Vane, przez Rona oczywiście, nie przez Harry'ego. Ron zeżarł dużo tych czekoladek i zakochał się, w cudzysłowie, zakochał w Romildzie. Ale to nie była prawdziwa miłość. I Harry w obecności Ginny i nawet poza... I nawet gdy ona nie była w pobliżu, gdyby Ginny poiła go amortencją, ten zachowywałby się bardzo podobnie do Rona lub gorzej. W końcu wiadomo, każdy pewnie na ten eliksir reaguje na swój sposób. Teoria numer 4. Harry jest nieśmiertelny. Tak. Jakby to powiedzieć, nie. Harry nie jest nieśmiertelny. Już nie jest. Wcześniej tak naprawdę też nie był, ponieważ, jakby to ująć, Voldemort chciał zabić Harry'ego, na stolówce. Chciał pokonać go w pojedynku, rozwalić go i pokazać swoją dominację, że ja jestem największym czarodziejem! Widzicie? Jestem najpotężniejszym czarnoksiężnikiem! ale nie mógł tego zrobić. Ponieważ przez to, że w Harrym żył Horcrux Voldemorta, o którym ten nie miał pojęcia, Harry z tych pojedynków, właściwie z tych starć z Voldemortem, zawsze uchodziłby zwycięsko. I zawsze uchodził.
Ale Voldemort w swej totalnej ignorancji nie potrafił pewnie wyczaić, albo nie chciał nawet wyczaić, dlaczego tak się ciągle dzieje, tylko postawił, no dobra, no pewnie mam różdżkę nie taką, wezmę od Malfoya. Od Malfoya się, no to poszukam tej najpotężniejszej różdżki w całym wszechświecie i tym go rozwalę. Do czego to doprowadziło? Do jego śmierci. A Harry nie mógł zostać zabity tylko i wyłącznie przez Voldemorta. I to do... no w sumie do tej wymiany, powiedzmy, różdżek przez Voldemorta, przez Priori Incantatem, a później właściwie przez to, że właśnie była w nim cząstka Voldemorta, ponieważ nawet kiedy Harry się poświęcił finalnie, podkreślam, poświęcił, Voldemort zabił tylko i wyłącznie cząstkę siebie, która żyła w Harry. Ale Harry mógł wrócić do żywych. No nic, teoria następna, czyli numer 5. Dumbledore jest śmiercią. I ta teoria jest świetna. Ponieważ kiedy przypasujemy sobie postacie z Harry'ego Pottera do tej opowieści, wyjdzie nam, że Tom Riddle, alias Lord Voldemort, jest najstarszym z braci. Severus Snape jest młodszym. Harry Potter jest najmłodszym. I tego brakuje tej śmierci. Ale kto miał kontakt z każdym z tych trzech bohaterów? Właśnie Dumbledore. I Dumbledore jest śmiercią. Severus Snape kochał Lily i dlatego służył Dumbledorowi jako podwójny agent. I poniekąd zmarł przez miłość do Lily. Ale z tej miłości bronił Harry'ego i pracował dla Dumbledora jako podwójny agent, drugi brat, poprzez miłość. Tom Riddle walczył z Dumbledorem. Wielokrotnie go oszukał, ale też był potężnym czarodziejem. Jednakowoż nie potrafił pokonać Dumbledora. Wręcz się go bał. Co jednak się stało po zdobyciu czarnej różdżki przez Voldemorta? Ten próbował zabić Harry'ego. Finalnie Harry, przez to, że był panem czarnej różdżki, zabił jego. Starszy brat, Tom Riddle, zginął w pojedynku. Zginął przez to, że władał czarną różdżką. I Harry Potter, który zginął chwilę przed tym pojedynkiem, w lesie, zabity przez Voldemorta. Wchodząc do lasu, Harry był wymienionym w opowieści panem śmierci. Był właścicielem peleryny niewidki, dostał od Dumbledora kamień wskrzeszenia w zniczu i był panem czarnej różdżki oraz był po prostu pogodzony ze swoim losem, pogodzony ze śmiercią. Dlatego właśnie stał się jej panem. I wreszcie, scena, która prawdopodobnie najbardziej po prostu pasuje do tej teorii. Śmierć, zamiast być rozgniewana na młodszego brata, przywitała go jak starego przyjaciela. A Harry na dworcu King's Cross, tym w Limbo, z kim się widzi? Właśnie z Dumbledorem. I też wita go jak starego przyjaciela. Teoria numer 6. Pani Norris to żona Filcha. Nie jest to głupie, ponieważ wiadomo, jak to się mówi, można być przywiązanym do swojego zwierzaka. Ale Filch nie do końca był przywiązany do pani Norris jak na relacji człowiek-zwierzę. On ją traktował jak żywego człowieka. Ale co jeśli naprawdę była ona człowiekiem? Co jeśli pani Norris dokładnie tak jak Nagini była Maledictusem i w pewnym momencie po prostu zamieniła się w kota i nie mogła już wrócić do ludzkiej postaci? Ta teoria, powiedzmy, w jakimś stopniu ma swoje dziury. Chociażby
Można ją wesprzeć tym, że było ją widać na... Panią Norris oczywiście. Było ją widać na mapie Hunsfotów, która pokazywała jedynie ludzi. Ale tutaj dochodzi też to, że Hunsfoci mogli dostosować mapę do tego, aby również pokazywała i panią Norris. Mogli. To jest słowo klucz. Mogli ją dostosować. Może nie musieli, ponieważ od razu była ona widoczna na mapie. Kto wie? To jest taki argument pół na pół. Ale mnie tak naprawdę przekonuje ta właśnie relacja Filcha z panią Norris. Między innymi to, jak emocjonalnie on zareagował na to, co się stało z panią Norris po petryfikacji przez bazyliszka. Kiedy ten myślał, że ona po prostu nie żyje. Był w stanie zabić osobę winną tej sytuacji. Wtedy, z początku myśląc, że był to Harry. I gdyby nie Dumbledore, prawdopodobnie by to zrobił. Jak dla mnie, pani Norris, jako człowiek, / Maledictus, / żona pana Filcha, pasuje mi to. Naprawdę, ta teoria nie można już oczywiście w pełni poprzeć ani zaprzeczyć, ale wydaje mi się, że bardziej jest więcej argumentów na poparcie tego niż zaprzeczenie. Teoria numer 7. Powód, dla którego Dursleyowie nienawidzili Harry'ego. I tu jest powiedziane, że Dursleyowie nienawidzili Harry'ego tylko po to, aby go nienawidzić. Przepraszam bardzo, co? Dursleyowie nienawidzili Harry'ego przez to, że był czarodziejem. Petunia nienawidziła magii za to, że jej siostra była czarownicą. Ona sama, czyli czytaj Petunia, również chciała uczyć się magii, ale nie była w stanie, ponieważ była zwykłym, niemagicznym człowiekiem, czyli mugolem. Vernon Dursley, wracając na szybko, i dlatego właśnie nienawidziła magii. Pewnie przez to, ale finalnie zreflektowała się nad tym. Vernon Dursley nienawidził magii pewnie po części przez to, czego dowiedział się od swojej żony, o jej siostrze i jej partnerze. Dudley, no tutaj ciężko stwierdzić. Fakt, w pewnym momencie zobaczył, że magia istnieje, ale Dudley bardziej bał się magii. Bał się tego, co Harry mógłby mu zrobić, aniżeli samej magii. A właśnie, też Vernon pewnie po części nienawidził magii przez to, że, jak to sam mówił, odbiegała ona od normalności. Starsi Dursleyowie nienawidzili Harry'ego przez to, że był czarodziejem. Dudley, wydaje mi się, bardziej bał się Harry'ego przez to, że on jest czarodziejem, niżeli go nienawidził. Najlepszym tego dowodem jest to, że w Insygniach Śmierci, w rozdziale 3, Dudley podaje Harry'emu rękę na zgodę i godzi się z nim. Wybacza Harry'emu, a właściwie Harry wybacza Dudleyowi. Powiedzmy wszystko, co się stało. Dudley również pewnie zreflektował się trochę nad Harrym po tym, jak ten uratował go w zakonie Feniksa przed dementorami. Później jednak nie wiadomo, jak to wyglądało z nimi, z ich stosunkami. W sensie jest powiedziane przez Rowling na Twitterze, że co jakiś czas się widywali.
Czytaj, Harry wysyłał im kartki na gwiazdkę, Dudley pewnie też. Oraz kiedy Harry był w sąsiedztwie Dudleya, czasem zostawiał u niego swoje dzieci. Ale jako tako byli w stosunkach, powiedzmy, w miarę przyjacielskich. Po tej oczywiście całej akcji z Voldemortem, nie? W ciągu tych 19 lat, co się tam działo później. Więc mówię, no, jedyne osoby, które nienawidziły Harry'ego tak naprawdę, to był właśnie Petunia i Vernon. Gdzie Vernon, wydaje mi się, chyba nawet po tym, jak ten powiedzmy uratował ich, przez to, że ich właśnie odesłał z domu, pewnie w jakimś malutkim stopniu był mu za to wdzięczny, ale na bank nie powiedział mu tego wprost. Najpewniej nie okazał mu tego. Petunia w jakimś stopniu, można powiedzieć, to okazała przez swoje zachowanie właśnie podczas odjazdu. Dudleya już wymieniłem. No ale cóż. Ostatnia teoria na ten odcinek mówi, że Krzywołap to stary kot Harry'ego. I ta teoria jest, no, naprawdę bardzo dobra. W Insygniach Śmierci możemy znaleźć fragment listu, połowę listu, ponieważ drugą zabrał Snape, w której jest powiedziane, że Potterowie mają kota. I zaraz, zanim powiecie, że no, ale przecież Krzywołap nie mogły być kotem, bo koty nie żyją tak długo. I tak, ale Krzywołap był w połowie kuguharem. I to jest to magiczne zwierzę, które przez swoją wielką inteligencję potrafi, można powiedzieć, wyczuwać nie tyle emocje, co intencje ludzi. Harry'ego był troszeczkę cięty. A dlaczego? Dlatego, że mały Harry gonił go na takiej malutkiej miotełce dla dzieci. Parszywek, czyli Peter Pettigrew. Na bank Peter w ciągu tych kilkunastu lat odwiedził dom Potterów w Dolinie Godryka. I w pewnym momencie Krzywołap pewnie wyczuł w nim jakąś złą intencję. Tą zdradę, której on chciał się dopuścić. Dlatego później próbował też się go pozbyć. I był w stosunku do niego agresywny, kiedy tam był parszywkiem. Syriusza bardzo lubił. Syriusz oczywiście po prostu, no, troszczył się o Krzywołapa. Też pewnie zawsze, jak Syriusz bywał, po pierwsze, Krzywołap nie wyczuł w nim żadnych złych intencji wobec Potterów, ale też Syriusz dobrze go traktował. Świadczy o tym chociażby też fakt, że w więźniu Azkabanu, kiedy Krzywołap siada na piersi Syriusza, aby go zasłonić przed zaklęciem Harry'ego, którego Harry finalnie oczywiście nie wypowiedział, to Syriusz każe Krzywołapowi zejść z niego i uciekać. No, jak dla mnie cała ta sytuacja, mówię teraz o teorii, nie o tej akcji we wrzeszczącej chacie, no, mówi wprost, że ta teoria ma ręce i nogi i jest jak najbardziej prawdopodobna. Zwłaszcza, że Krzywołap nie plątał się przy Harrym, tylko w pewnym momencie pewnie trafił, znaczy w pewnym momencie, stary kot Harry'ego, bo mówię, to jest teoria. Stary kot Harry'ego w pewnym momencie trafił do magicznej menażerii, do tego samego sklepu, w którym Hermiona kupiła Krzywołapa. Jak dla mnie, pewnie jest to kot Harry'ego. Zwłaszcza też, że w pewnym momencie Krzywołap zeskoczył gdzieś z góry i próbował zaatakować
parszywka. Jak normalny kot, po pierwsze z takiej wysokości miałby dojrzeć... Chociaż w sumie nie. Kot może i dojrzałby szczura. Ale sposób, w jaki Krzysztof był aż tak bardzo agresywny wobec wtedy parszywka, wskazuje na to, że rozpoznał w nim, jak w jakiś sposób rozpoznał w nim Petera Pettigrew i próbował się go pozbyć. No, także to by było tyle na dziś. Nawet zrobił się z tego, myślę, ciekawy odcinek. Mam nadzieję, że się wam spodoba i że jest w nim, może inaczej, że powiedziałem w nim to, co myślę, tak, że jest to w miarę zrozumiałe dla was i nie jest to pusty bełkot. No, także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.